Witam w grze Magic the Gathering Arena. W dzisiejszym filmie talia Golgari Mutate, czyli czarny i zielony kolor, no i same stworki, ponieważ używam w tej talii kompaniona, towarzysza, którym jest Umori the Collector. Kosztuje 4 punkty many, jak widać, i sprawia, że jak go zagrywamy, wybieramy typ czaru, czyli typ karty, i ten wybrany przez nas typ jest, czy kosztuje o jeden mniej. No, ponieważ są tu same stworki, wybieramy oczywiście stworki. Talia powstała w wyniku, powiedzmy, że zdenerwowania, mianowicie jakoś nie mogłem nic sensownego wymyślić, nic mi nie wychodziło, więc stwierdziłem, a dobra, wpiszę mutate i wrzucę co się da. I okazało się, że to całkiem dobrze działa. Drobne zmiany wprowadzone, coś tam podpatrzone może przy okazji innych deków, nawet niekoniecznie pod mutate, i działa, no wiadomo, może nie jest to top tier, ale swoje potrafi zrobić. Jak to w tej grze bywa, kamień, papier, nożyce, więc czasem my wygrywamy z czymś, czasem coś po prostu nas robi jak chce, no a czasem zdarza się, że faktycznie trzeba troszeczkę też tam pokombinować, pograć. I tak, o co chodzi? No mamy same stworki z mutatem, czyli lecąc po kolei do pozostałych wrócę, Dirge Bat, czyli w mojej wersji Batra Dark Destroyer, ma mutate za 6, ma flash, ma flying, ale to też działa, mutate działa w ten sposób, że kiedy mutuje, to może zniszczyć stworka albo planeswalkera, którego kontroluje przeciwnik. Oczywiście, że gdybyśmy mieli zagrać tego Dirge Bata, jego mutate na innego stwora, no to musimy zapłacić aż 6. Ale ta umiejętność, przypomnę, działa też w drugą stronę, czyli jeżeli go wystawimy za normalną jako stworka i zmutujemy w coś innego, to również umiejętność mutacji zadziała, czyli będziemy mogli coś przeciwnikowi zniszczyć. Podobnie to kolejny mutant. Za każdym razem, gdy mutuje, zabieramy przeciwnikowi x życia, my dostajemy x życia, a x to jest ile razy dany stworek przeszedł mutację. Właściwie, no pewnie już wszystkie te stworki znacie, Gemraiser, może... Jak to działa? Zawsze zapominam. Nie chcę go dodać. On musiałbym pokazać. Gemraiser, czyli inaczej Anguirus w tej wersji, jak mutuje, niszczymy artefakt albo enchantment. Migratory Greathorn, jak mutuje, pozwala nam wyciągnąć z talii zwykły ląd. Z mutantów jeszcze fajna karta Auspicious Starix. Za każdym razem, jak mutuje, z wierzchu talii dobieramy coś. Tak, permanenty, dobrze pamiętałem. I permanent, jeżeli to jest permanent, on może wejść na stół, a zawsze to będzie jakiś permanent, czyli albo stworek, albo ląd, więc zawsze coś nam wejdzie na stół. I teraz tak, co tu jeszcze mamy jako wspomaganie? Stone Coil Serpent, który jest odporny na multicolor, czyli na przykład Teferi nie jest w stanie go nam wrzucić z powrotem do talii. I też fajnie działa z mutacją, czyli on jest stworkiem 0-0, natomiast są na nim znaczniki, plus 1, plus 1. Czyli jak zmutujemy Stone Coil Serpent w jakiegokolwiek innego stwora, to te znaczniki zostają, czyli dajmy na to, wyrzucimy Stone Coil Serpent, zamienimy go w, no niech będzie Migratory Greathorn, no to mamy stworka 3 na 4, plus te znaczniki, które były na Stone Coil Serpent. Więc całkiem fajna sprawa. Podobnie rzecz się ma z Polukranosem Unchained. Może on nawet tutaj mógł być ten Polukranos razy, nie wiem, 3, może nawet 4. No 2 się sprawdza. On wchodzi z 6 znacznikami, może z kimś tam zawalczyć, może wyjść z cmentarza i wtedy ma aż tych znaczników chyba 12. Tak? Tak, 12. Więc fajna sprawa, co tu jeszcze, Murderous Raider, żeby coś tam niszczyć, no, przeciwnikowi przeszkadzać, jest jakaś interakcja, Paradise Druid, przydaje się naprawdę rampa, poza tym ma Hexproof, jeżeli nie jest tapnięty, więc trudniej przeciwnikowi nam zniszczyć naszego zmutowanego stworka i jako one drop, idealny one drop to jest Gilded Goose. Jeżeli chodzi o one dropy, to tutaj kombinowałem jeszcze z dwoma stworkami.
Zagot Mamba, która sprawia, że gdy ją zmutujemy, stworek przeciwnika dostaje minus 2, minus 2. No nawet ok, jest to jakaś interakcja z mutacją. Ewentualnie wchodził w grę jeszcze, no Arboreal Grazer mógłby tu wchodzić, ponieważ jest jakby poza zasięgiem no na przykład szoku, gdzie taki gilded, taka gilded goose niestety od szoku ginie albo od tego stwora. A nie będę szukał, może się zobaczy. Ewentualnie jeszcze tutaj wchodził w grę Pelt Collector, ale stwierdziłem, że Gilded Goose chyba będzie mi się sprawdzało dobrze. No, jeżeli ktoś tej karty nie ma, chciałby deck wypróbować, to polecałbym Arboreal Grazer na przykład jako zwykły Common. Nawet chyba bardziej niż Pelt Collector. No, ewentualnie jeszcze ta Mamba jest do wypróbowania, a może komuś wpadnie jeszcze do głowy coś zupełnie innego. No, nie wiem, Knight of the Ebon Legion, bo czemu nie? Pewnie też by się sprawdzał. Albo Fall My Knight. No, wszystko, co ma jako one drop wchodzi. Ale tak, po pierwsze, Gilded Goose tworzy nam jedzenko, które można użyć jako manę. I tak, w trzeciej turze, jeżeli tak, mamy idealnie dobrane karty, czyli powiedzmy, mamy Forest, nie wiem, mamy Bagienko, w pierwszej rundzie rzucamy Forest, potem wchodzi Gilded Goose, w drugiej rundzie jakiś drugi ląd niestapowany i teraz idealnie, jeżeli mamy na przykład zależy. Jeżeli przeciwnik ma jakiś już enchantment na stole, no to ten, że Gemraiser czy Gemraiser byłby dobry, bo on wchodzi mutate za 3. Zniszczy coś przeciwnikowi, no i mamy już na trzecią turę. W trzeciej turze mamy latającego stworka 4 na 4. Ewentualnie lepszym wyjściem nawet moim zdaniem jest, jeżeli przeciwnik nie ma żadnego enchantmentu, jest Migratory Greathorn. Mamy co prawda stworka 3 na 4, ale za to mamy o jeden ląd więcej. Może to wyjdzie w grze. Jeżeli chodzi o lądy, no to tak, 7 bagien, 6 lasów, może powinno być na odwrót. Może. Castle Garen Brick razy 3, bo akurat tyle mam, może nawet 4 mogłoby być, Overgrown Tomb jak najbardziej 4 razy, Temple of Maladi razy 2 tylko, zwykle w pierwszej turze nie chcemy mieć Taplandu, idealnie wychodzi, jeżeli mamy tą rampę małą, no i 2 razy Fabled Passage, bo tak na wszelki wypadek. Talia, tak jak mówię, zrobiona przypadkiem, nawet zadziałała, się troszkę zdziwiłem. Standard rank może być nawet ranka, rankingowy. No ale tak to bywa tutaj, że czasem wychodzi idealnie, robimy przeciwnika jak chcemy, a bywa tak, że przeciwnik robi nas też jak chce. Wolniejsze deki z mniejszą interakcją zdecydowanie my mamy nad nimi przewagę, a takie, które niszczą stworki, no to będziemy mieli na pewno kłopot. Zobaczymy, co wylosujemy. Troszkę mnie też, no nie jest dobrze, nie ma żadnej rampy, no lepiej, mogę Stone Cold Serpent zawsze wyrzucić, ale jest Temple of Maladi, no ale dobra, niech będzie, Batra, no, ten też nie jest idealny, ale no Batra, a, słabo, zaczyna się słabo, No dobra, Temple of Maladi, może ląd przynajmniej dobiorę, Fabled Passage. No jest to ląd, tylko kolejny tapnięty, ten też jest tapnięty, więc naprawdę, najgorzej chyba jak się dało. Okej, okay, next. No jedynie dobrze zaczynamy, ale przeciwnik ma... Raz, dwa, trzy, co on ma tyle kart w ręce? Raz, dwa, trzy, cztery, no nie, okej. Okay. No dobra, i teraz tak. No niestety muszę to użyć. Albo mono green, albo forest, żeby w następnej turze Castle Garen Brick wszedł błąd. No nic, trudno. Za jeden punkt. Dobra, zawsze coś będzie na stole. Może będzie jakiś mutant. No mogłem wziąć ewentualnie
no, bagienko, ale wtedy miałbym problem, bo Castle Garenbrig by wszedł tapnięty. No, nie wygląda to za dobrze. Ma zielono otwarte, więc może tam mieć jakąś pułapkę w zanadrzu. No, nie będę atakował, zobaczymy. Ale naprawdę fatalny początek. Może jeszcze z tego wyjdę, zobaczę. O, co to za karty? Jeszcze nie widziałem takiego zwierzęka. Gruul Spellbreaker. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ciekawy zwierzak. No dobra, będzie ten 4 na 4. Nie, 5 na 5. O. Over. Czy ja chcę zaatakować? No, Gruul mnie nie może zablokować. Gruul Spellbreaker mnie nie może zablokować, bo mam protekcję przed multicolorem. No dobra, zobaczymy. Czy Pelt Collector będzie chciał? W następnej turze, no, potrzebuje czarny kolor. Wtedy Batra może wyjść, czy tam Dirge Bat. Albo Murderous Rider coś by walnął. Od biedy, gdybym dobrał zielony, no to Umori może wyjść. Vivien. Co ta robi, bo nie pamiętam. Znaczniki daje. Czy ona... No to nie za fajnie. Under. Dostaję za 2 punkty. No i teraz pytanie, czy... Nie, no tej Vivian to ja tu nie chcę, ale on mnie walnie za strasznie dużo. No, zwykle nie ma problemu z lądami, no ale naprawdę fatalnie dobrało. Czy tam 24 lądy chyba mam, nie kombinowałem, może powinienem więcej. To jest jedna z tych gier, powiedzmy, że tak jeszcze do końca nie wiadomo. Okej, okay, Sunken Serpent. No i się ścigamy. Ląd. Czarny. Czarny ląd. Come on. No nic. Nie atakuje. No powiedzmy, że nie daje za wygraną jeszcze, ale naprawdę... Właśnie chyba dlatego jest 7 bagien, a nie i 6 lasów, a nie na odwrót. No, przeciwnik jest zdecydowanie lepszej sytuacji. Kolejny Stone Cold Serpent. Za 10. No, wygrał. Dobra, bo kurczę, ale... Tego nie lubię. Tego naprawdę nie lubię, jak tasowanie tutaj działa. Znowu świątynia. No ale dobra, jest Gilded Goose. Lepiej. Szkoda, że... Aż mam ochotę to temple wywalić, naprawdę. Bagno. Gilded Goose, dobra. Jaki tu jest plan? W następnej turze gram bagienko. No dobra, zostawię.
On gra, co to jest? Zitara. Co on robił? Aha. No dobra, no to w następnej turze mogę tak zabrać, zagrać albo Angirusa, czy tam Gem Razera. Cycling, tak? Mogę też zagrać to. Albo mogę zagrać Batrę i mu zniszczyć tego stworka. Jeżeli to jest cycling, w ten sposób autopay. Jeżeli to jest cycling, to nie wiem co w sumie. To, a już wiem co chciałem powiedzieć. To on raczej nie będzie miał, chyba oprócz Zenith Flare, nie ma jak mi zniszczyć stworka. A na pewno nie w tej turze. On tych małych wypierdków naprodukuje. Odważy się zaatakować. Ach. No dobra. No jeszcze nie jest tak źle. No tak, no musi iść to. Insatiable Homeophage over i latacz 3 na 3. Castle Garen Brick stapowany, atak za 3. Może uda się przeciwnika wyprzedzić, zanim będzie w stanie zagrać Zenith Flare. Na razie ma 3 karty. Okej. Okay. Ląd. Masz ląd? Masz ląd. Jeszcze jeden cycling. Najlepsze jest też to, że u Mori zmniejsza koszt też mutacji. Chyba wezmę Moriego. No i atakuję. 9. W następnej turze, jeżeli on mi tu nic nie zniszczy i nie zdobędzie życia, ja jestem w stanie go zadać mu 4 punkty obrażeń. To jest słaba karta. Znaczy. No może złe słowo, że słaba. Czy jestem to w stanie jakoś inaczej zrobić? 3. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery. Moment. Chyba jestem w stanie to zrobić. Nie, bo mam zieloną manę. No dobra. A może? Siedem. Nie, on za każdym razem... Trampla nie ma, ale ten... Aj, źle, ale zrąbałem. Ja... Kurczę. Zrąbałem, że przeszedłem do walki i miś mana z... Ach, Zenith Flare. To daje tylko zieloną manę. Kurczę, no. No ale dobra.
i to nie ma znaczenia. Over, którego zniszczyć? Chyba tego. Szkoda, że on trampla nie ma. Ten ma. A nawet zaatakuje. Zobaczymy. Pewnie zablokuje. No. Czy ma kolejny Zenith Flare? Może mieć 4. Target creature can't block this turn. Mhm. Tak zrobi. No niestety. Ale on nie ma many. Ten Mariczny ma trample. Za 3 go mogę walnąć w tym momencie. O, Gilded Goose na wszelki wypadek. No i zobaczymy. No Zenith Flare teraz mnie na pewno porobi. Valiant tenże. Ech. Co tu zrobić? No on musi blokować. Czymś musi zablokować. Trudno. Umori zginie, ale może dzięki temu jakikolwiek inny mutant. Aha, jeszcze ma rekina. Okej. Okay. Czyli nie taka zupełnie budżetowa talia. I rekin. Dobra, na pewno chcę, żeby to zginęło i to. No szkoda. No i teraz pewnie co? Wyroluje mnie ląd. Jeżeli dobiorę teraz ląd, no chyba że Zenith Flare, nie wiem ile tam już 12. To już po ptokach, dosłownie. I no, nie wiem, mogę użyć tego nawet. Zobaczymy, jak on mnie wykończy. Nie bardzo wiem, jak mógłbym z tego wyjść. Miał 3 razy to. Raz, 2, 3. Tak, dokładnie. Zenith Flare za 12 w tym momencie. No to jeżeli ma Zenith Flare w ręce, to już jest koniec gry. I uwaga. Nie miał. No ale ja już w tym momencie nie mam sensu grać. No dobra, wychodzi na to, że talia jest do niczego. No nie jest taka zupełnie do niczego. Może chociaż raz wygram.
Ale no, to już trzeba się przyzwyczaić, chociaż ja nie mogę. Mnie to zwykle i tak denerwuje strasznie. No, niech będzie. Denerwuje mnie to strasznie. Te momenty, kiedy wszystko zależy od jednej karty. Znaczy wiadomo, jak ja ją mam. O Boże, hello. No ostatnio dwa razy pod rząd przegrałem z czerwono, zielono, niebieskim, nigdy nie pamiętam, jaki to jest mieszanka. No Adventure. Nie blokuje. Równie dobrze mogę zagrać Temple Forest. Forest. No nie, lądy mam. Lądy mam. To może coś innego. I nie atakuje. Dobra, w następnej turze mam opcję. Pewnie on zagra ten quest tego Lovestruck Beast. A nie, Pelt Collector. Okej. Okay. Nadal może zagrać Lovestruck Beast. No blacks. Jorwo. Okej. Jorwo mi się nie podoba. Więc go zniszczę. Kalipa. Ojej. Jak ja tym deckiem wygrywałem w ogóle coś? Mam wrażenie, że on jest faktycznie do... Questing Beast. Ojej. No nie widzę tego. A wydawało się, że tak ładnie. Czwarta tura. No dobra, do czterech razy sztuka. I okaże się, że no nie wiem, na razie jest trzy przegrane. Trzy przegrane. Spadłem zupełnie do złoty, początek złoty. Teraz mamy, to może być znowu ten, znowu cycling, albo jakiś mono black, czy inne dziadostwo, albo mono white, albo nie wiem co jeszcze. Zagranie pierwsze takie same. Mały Stone Coil Serpent. Taki malutki. W drugiej turze to może być Sacrifice. Aha. W drugiej turze Bagienko. I nie atakuje. Na pewno się pojawi kot i piekarnik, czyli moja ulubiona kombinacja. A jeżeli pojawi się kot i piekarnik, to nie wiem, czy będę miał chęć grania tego Kroksa. Polukranos. No trudno, chyba tego wyrzucę. Coś jeszcze to masz? No nie możesz mieć, dobra. Nie blokuje, okej. Las. I mutujemy wunża. No już jest 4 na 4, no ale
Okej, okay. Teraz przeciwnik coś zagra. Być może będę w stanie mu to zniszczyć. No to taka wygrana, trudno powiedzieć, czy udana. No dobra, no to był krótki meczyk. Więc może jeszcze jeden. Generalnie z takich właśnie, no ten deck może nie jest tani, no tu jest jednak trochę tych erek, rzadkich kart, ale cycling jak najbardziej można zrobić bardzo tanim kosztem, nawet bez jednej erki, albo może z jedną. No dobra, jest szansa. Pay to life. Tak. O, jest szansa, bo to jest najprawdopodobniej Jeskai Fires, czy tam jak to się nazywa. I mamy jak mu właśnie Fires of Invention zniszczyć. Ale on... Okej. Okay. Znaczy mamy jak zniszczyć. Mieliśmy jak zniszczyć, bo... Autopay. Gemraiser wchodzi over. Już nie będzie taki łatwy do zniszczenia. Poza zasięgiem Deafening Clarion, poza zasięgiem... No jak on się nazywa, ten Giant... Nie pamiętam. Może to nie jest to, co myślę. Dobra, zaatakuję. I... Weszło. No, ale lądów mi brakuje, więc myślę, że Paradise Druid, chyba że zostanie teraz, a nie, bo żeby, zapomniałem, on raczej tu kontr nie ma, bo musi mieć co najmniej karty o koszcie 3 lub większym. Deafening Clarion też nie wchodzi jeszcze w grę. To on może za 3 zagrać. Wygląda na to, że nic. Okej, okay, Castle Garenbrick, to nieźle. A zielonej many no mam ewentualnie. Mogę zagrać gąskę, mogę zagrać Stone Cold Serpent za 4 nawet. No dobra, a jak zaatakuje? To co się stanie? Takie coś, a właściwie nic. Czy Gilded Goose? Niech będzie ten. Druida może teraz załatwić, co? Pewnie tak. A, Bone Crusher Giant, no właśnie. O tą kartę mi chodziło. Cały czas, więc Gilded Goose jest tak jakby narażona właśnie na taki atak. Ok, Fires of Invention i jeszcze jedna karta. Co to będzie? Bone Crusher Giant. Teraz jakiś Mutate. Tani Mutate poproszę. Punishing Light. To nie jest tani Mutate. No ale dobra, z jednej strony dzięki temu mogę zagrać Murderous Rider. Albo u Moriego może teraz zagram. Chyba u Moriego. No i co? Przeciwnik musi coś zrobić, żeby ich zniszczyć. Cavalier of Flame. No dobra, jestem w stanie go Murderous Riderem
zabić, ale on pewnie zagra jeszcze coś. Przypuszczam, że tego tam hipcia. Bardzo możliwe. Hipcio ma ile? 5 na 4. A nie, Sfinksa. No więcej nie zagrasz. Nie kombinuj. A, możesz jeszcze im hejsta dać. A nie. To wchodzi za 6. No i tyle, no. No, on uaktywni go. Da temu paskudnikowi. Do końca tury. Pewnie może to zrobić jeszcze raz, jakby chciał. Mogę gońskę. Cycling. I co? No mogę zaatakować. Jednego zabiję. Którego wybierze? Ja bym chyba serpenta wybrał. No ale dobra. Mam 5 punktów many w tym momencie. On ma trample, co jest bardzo dobre. Jeżeli to. I grubas. Grubas. Dobra, idealny byłby Gem Razor w tym momencie. No nie jest to Gem Razor. Ale zaraz, wygrałem. Dobrze myślę? On nie może zablokować tym. Ha? Ha. Dobra, w ostatniej chwili to zauważyłem. No dobra, udało się pokonać Jeskai Fires, chociaż przynajmniej coś z tego wyszło. No dobra, cóż ja tutaj wygrałem? Paczuszki, paczuszki Rawnika Origins. Tam jakiś trash. I Ozolit. No dobra. No cóż, to nie jest zła talia, to nie jest najlepsza talia. A właśnie, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie, powiedzmy tak, mianowicie takim finisherem ciekawym może być, gdzie jest ta karta? To, End Race for Runners, czyli no koszt ma kosmiczny, bo aż 8, ale jak wchodzi na stół, to pozostałe stworki dostają 2 plus 2, mają Vigilance i Trample do końca tury. Sam on zresztą ma haste, więc no, jeżeli mamy te 8 punktów many, to jak wejdzie jest fajnie, ale generalnie można zrobić taki trik, że na przykład rzucamy to, jeżeli się uda w tej którejś tam piątej, szóstej turze rzucić to jako mutację i uda nam się wylosować, że End Race for Runners akurat nam wyskoczą z jego umiejętności, no to jest fajnie, bo mamy stworka
co najmniej 6 na 6, pewnie jeszcze kogoś tam na stole, ten jest 7 na 7, Trample Vigilance, więc spoko. No ale akurat w tej wersji ja tego nie mam, mam to tak bardziej pod kontrolę. No i tyle, no tak jak mówię, no deck jakoś się trzyma, można nim grać, no ma swoje tam słabsze momenty, ma takie momenty, że wygrywamy, no ale to zawsze w Magicu jest tak, że czasem po prostu nie idzie. No da się tym pokonać czerwonego, jeżeli mu karty nie podejdą, oczywiście tak wiadomo, idealnie, typu w pierwszej turze tam rycerz, potem na przykład, no wiadomo, te standardowe zagrywki czerwone. Okej, okay, to tyle, ja już nie przedłużam, i tak długi film w ogóle ostatnio, nie wiem czemu te filmy, jakie nagrywam, są jakieś strasznie wielkie, w sensie pojemności z 8 giga, 6, 8 giga mają, a kiedyś jakie nagrywałem, to około 1, 2 gigabajty, nie wiem, kwestia programu, w sumie program mam ten sam, chyba że się coś zmieniło, albo wyświetlanie w grze jest może jakieś inne, no nie wiem. Tak czy inaczej, ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.